Benjamin Whittaker podbija społeczność internetową popisowymi występami oraz nokautami, które zaspokoją wszystkie gusta. Mając na koncie srebrny medal olimpijski, zdobył tytuł IBF w wadze półciężkiej w ciągu zaledwie 2 lat kariery. Niepokonany dotąd 27-letni showman zaledwie zaczął podbijać świat boksu, a już stawiany jest na równi z największymi zawodnikami ringu. Dziś w centrum uwagi znajduje się mistrz nowej szkoły pijanego stylu, znienawidzony przez surowych krytyków i uwielbiany przez publiczność, który ma przywrócić boksowi dawną świetność. Na takich walkach opiera się cały przemysł walki na pięści. Zwykłe walki od jakiegoś czasu stały się nudne i oto na ringu pojawia się Ben Whittaker, zwany showmanem. To, co zobaczycie w tej walce, zdecydowanie przykuje waszą uwagę. Ben w ringu czuje się niczym ryba w wodzie, która, nawiasem mówiąc, czasami dostaje wiosłem w głowę. W przypadku Bena zdarzyło się to tylko raz. Moment w narożniku ringu z unikaniem ciosów przeciwnika przypomina legendarną walkę Muhammada Alego. W tamtych czasach nikt nie mówił, że Ali jest zarozumiały. Jego występy nagradzano owacjami na stojąco. Oczywiście nie ma mowy o zastąpieniu legendy boksu, ale trzeba przyznać, że Benny radzi sobie całkiem nieźle. Jego przeciwnik Khalid Graidia nie traci nadziei i kontynuuje wyprowadzanie ciosu za ciosem, ale Whittaker wykonuje mistrzowskie uniki i kpi z niego coraz bardziej. Sędziemu nie spodobał się cios zadany grzbietem rękawicy i postanowił upomnieć Whittakera tak, jak matka upomina dziecko. To tak rozwścieczyło Benjamina, że przestał bawić się w kotka i myszkę i postanowił zadać ostateczny cios. Benjamin Whittaker urodził się latem 1997 roku w Anglii. Już od dzieciństwa sposób nauki Benjamina nie podobał się jego ojcu, byłemu bokserowi. Ben był dobry tylko w sporcie. W wieku 15 lat głowa rodziny dała mu wybór. Zdecyduj, czy chcesz boksować, czy grać w piłkę nożną. Ale szczerze mówiąc, w piłce nożnej jesteś do bani. Podejmując naukę pięściarstwa, oparł swój styl na aktywnej pracy nóg i unikach. Podczas walki Ben nigdy nie unikał ostrych wymian ciosów, ale sam wolał jednak rolę snajpera, co dwukrotnie przyniosło mu tytuł mistrza kraju. W wieku 20 lat Brytyjczyk mierzył już 191 cm i nauczył się wykorzystywać swój wzrost. Górując nad swoimi przeciwnikami w kategorii poniżej 75 kg, Whittaker wypracował długi cios i udowodnił, że natura nie pozbawiła go siły uderzenia. Nazywany chirurgiem ze względu na swoją chirurgiczną precyzję, Ben otrzymał pochwały od Anthony'ego Joshua oraz samego Floyda Mayweathera. Ten Whittaker to przyszłość boksu, facet jest niesamowity, jest naszą olimpijską nadzieją. Co prawda, lekcji pokory udzielił mu Ukrainiec Oleksandr Kizniak. W jaki sposób? Zgromadził wszystkie amatorskie trofea świata, w tym olimpijskie złoto. W ringu Whittaker prezentuje walkę w dystansie i stara się skutecznie unikać ciosów Kizniaka. Przez pewien czas udaje mu się to, ale w boksie, aby wygrać, trzeba nie tylko unikać ciosów, ale też i samemu uderzać. W opinii sędziów w tej walce lepszy okazał się bardziej doświadczony Ukrainiec. Niemniej jednak Ben wyciągnął właściwe wnioski. Przeszedł do wagi półśredniej, osiągając wagę 81 kg i przez następne 3 lata nieuchwytny Brytyjczyk zbierał medale na Mistrzostwach Europy i Świata. Przełożenie igrzysk w Tokio o rok z powodu pandemii niemal położyło kres jego olimpijskim marzeniom. Ponadto Whittaker chciał zrezygnować ze względu na śmierć jego ukochanej babci. Po przyjeździe do Tokio w 2021 roku Ben wygrał 3 walki i w półfinale spotkał się z Imamem Katajewem, który zasłynął nokautem na Igrzyskach Olimpijskich. Tym samym bokser po raz kolejny udowodnił, że jest godnym kandydatem na zawodowego pięściarza. Jednak nawet zawodnik z Czeczenii, który jest znany ze swojej siły ciosu, nie był w stanie przełamać obrony i skutecznego lewego prostego jabu brytyjskiego boksera przez całe 2 rundy. Jego wybuchowe ataki nie były skuteczne, a on sam ucierpiał w wyniku kontrataków. Katajew rzucił się na głowy w 3 rundzie, ale Ben zakończył je, nim zdążyły się dobrze rozpocząć. Jego przeciwnikiem w finale był mistrz olimpijski Arlen Lopez, który od dłuższego czasu miał bezpieczną pozycję również w kategorii półprofesjonalnej.
Przystępując do walki z kontuzją barku, Ben opierał się na swojej lewej stronie, co było idealnym rozwiązaniem dla leworęcznego Kubańczyka. Arlen, czując się pewnie, zmienił postawę i zaskoczył Brytyjczyka serią wyprowadzonych ciosów z prawej strony. W drugiej połowie walki Whittaker dostosował się i mimo bólu zaczął zdobywać przewagę w krótkich wymianach, wyrównując walkę. Co pod koniec walki sprawiło, że decyzja sędziów padła na jego niekorzyść. Nie mogąc poradzić sobie z emocjami, Ben odmówił noszenia srebrnego medalu, czego później żałował. Whittaker, który wcześniej przygotowywał się do transferu na zawodowstwo, musiał go odłożyć z powodu operacji prawego barku. Aby pozostać w centrum uwagi, poświęcił się swojej pasji do muzyki, nie zapominając jednak o siłowni, gdzie miażdżył odważnych blogerów. Po odzyskaniu dawnej formy, Whittaker wiosną 2022 roku podpisał kontrakt z firmą promocyjną Boxer, działającą w ramach brytyjskiego giganta medialnego Sky Sports. Boks to biznes, ale jestem gotowy walczyć z każdym. Zdążę z każdym po kolei zrobić to w efektywny sposób. Wszyscy, którzy przyjdą na moje walki, nie będą żałować wydanych pieniędzy. Przed zawodowym debiutem trafił pod skrzydła trenera Sugar Hill Stewarda, znanego również ze współpracy z Tysonem Fury. Nie odkładając chrztu krwi, już latem 25-letni Whittaker walczył z Gregiem O'Neillem. Ben przywitał go swoim charakterystycznym ciosem. Ku uciesze publiczności ganiał go po całym ringu. Dla urozmaicenia atakował także inne części ciała przeciwnika. Rozwścieczony O'Neill zaczął energicznie atakować, ale zdołał tylko popychać powietrze. Pod koniec rundy dał Whittakerowi okazję do zaprezentowania estetyki stylu pijanego mistrza. W drugiej rundzie Greg otrzymywał ciosy jedną ręką i wyraźnie reagował na fałszywe zwody, przez co przeoczył przygotowywaną na niego pułapkę. Po 3 tygodniach Ben udał się do Arabii Saudyjskiej, gdzie jego kolega Anthony Joshua starał się o rewanż z Oleksandrem Usykiem. We wstępnej walce głównego wydarzenia roku, Petar Nosić, pokonany przez Bena w kategorii amatorskiej, pomimo wyniku 6-0, ponownie spróbował swoich sił w roli statysty. Brytyjczyk nie był tylko wyższy wzrostem, ale był także w pracy lewego prostego, jabu, wyraźnie lepszy. Systematycznie przenosił ciosy na środek i skrupulatnie wykonywał ciosy w głowę. Przedwczesnemu zakończeniu przeszkodził nagle niedomagający lewy bark Whittakera, który pozwolił Chorwatowi na krótkotrwałą poprawę jego sytuacji i zmusił Bena do przerzucenia się na prawą stronę. Jednak pomimo kontuzji Ben pewnie wygrał 5 z 6 rund. Ogólna decyzja sędziów również była na jego korzyść. Pomimo rozczarowujących prognoz dotyczących półtorarocznej rehabilitacji, Whittaker powrócił do zdrowia w rekordowym czasie. W międzyczasie przywrócił do gry swój lewy sierpowy i po 8 miesiącach ponownie stanął do walki z Jordanem Grantem. W leopardzim kolorze Nassima Hameda Ben autorytatywnie zajął środek ringu. W ramach realizacji obowiązkowego programu Whittaker zwrócił się do publiczności i rozpoczął poszukiwania śledziony swojego przeciwnika. W drugiej rundzie Ben przyzwyczaił swojego przeciwnika do obrony ciała i zaczął wtedy uderzać podwójnie w głowę, co przyniosło oczekiwany rezultat. Whittakerowi udało się trafić Granta mimo jego obrony, ale nie udało mu się szybko wykorzystać okazji i zakończyć tej walki. Udało mu się jednak wykonać lewy boczny i znokautować przeciwnika w trzeciej rundzie. I wtedy wykonał też charakterystyczny taniec Nassima Hameda. Zaledwie 2 miesiące później niepokorny Brytyjczyk zetknął się z Władimirem Belujskim, Słowakiem o przydomku Big Bad Vlad, który jest zwolennikiem ciasnej walki w zwarciu. Dzięki lewemu sierpowemu Ben zaliczył 13. zwycięstwo, w tym 9. poprzez nokaut. Tego wieczoru to Ben był Big and Bad. Zgodnie ze swoim stylem walki Ben zajął się wątrobą przeciwnika. Nie zignorował również drugiej strony ciała przeciwnika. Co więcej, Whittaker porozbawił publiczność, zadając błyskawiczne ciosy prosto w głowę. W trzeciej rundzie Whittaker bawił się z przeciwnikiem w kotka i myszkę, udowodnił już wszystkim, że jest od niego znacznie szybszy. I atakował Vlada potężną serią ciosów z prawej. W następnej rundzie Ben nadal bez problemu dominował. W epilogu 5. rozdziału bicia Belujski wyglądał na całkowicie bezradnego. Whittaker nie naciskał i pozwolił widzom cieszyć się boksem. W finałowej 8 trzeba było jednak już to zakończyć.
Pod koniec 2023 roku Ben zmierzył się z byłym sparring partnerem Stevenem Dredhajem. Ich tańcom na ringu nie było końca. Na początku Whittaker wykonywał typowe dla siebie ciosy. Niemniej jednak Dredhaj i jego 190 cm wzrostu udzielili godnej odpowiedzi, po której Ben się zdekoncentrował. Chwilę później jednak wziął się w garść. Dał przeciwnikowi jasno do zrozumienia, że ten wieczór nie skończy się dla niego dobrze. Ben starał się utrzymać środek ringu, zapędzając Albańczyka do lin potężnymi atakami. W drugiej rundzie polała się już krew. Ben, nie patrząc na przeciwnika, wciąż miał pełną kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. Przewidział ruch swojego rywala i w czwartej rundzie w odpowiedzi na lewy prosty Dredhaja zadał mocny cios w głowę, który powalił Albańczyka. W lutym 2024 roku nasz 26-letni jednorożec był w doskonałej formie i planował zdobyć tytuł. Na rozgrzewkę walczył z Francuzem Khalidem Graidią. Whittaker zachowywał się bardzo poważnie. Od samego początku zaczął obijać boki Francuza. Po podwójnym lewym prostym zadał cios krzyżowy, cross, co było nowym elementem w jego repertuarze technik. W tym czasie Ben uniknął ciosów przeciwnika, który postawił na potężne praworęczne ciosy. Nie była to dobra taktyka, gdyż oderwanie łokcia od żeber odsłoniło wątrobę. I oczywiście chirurg Ben wykorzystał moment i posłał Francuza na deski precyzyjnym ciosem w wątrobę. Po nokaucie w drugiej rundzie Whittaker kontynuował polowanie na wątrobę Khalida w stylu pijanego mistrza. W tym czasie potężne ciosy Francuza przecinały głównie powietrze. Czasami wydawało się, że Ben nie jest na ringu, lecz siłowni, gdzie ćwiczy z workiem treningowym. Już w trzeciej rundzie Brytyjczyk pokazał, że gdy Khalid nie trafi swoim lewym prostym, dostanie kontrę prosto w głowę. Wtedy Graidia przeszedł do pełnej obrony. Whittaker, reagując na defensywę przeciwnika, zaczął stosować ciosy podbródkowe, czyli uderzenia skierowane w górę, aby przełamać obronę rywala. Czując, że w każdej chwili może to zakończyć, zaczął parodiować Roya Jonesa. Ogólną euforię przerwał w końcu sędzia, upominając Bena za uderzenie zewnętrzną stroną rękawicy, a także za klepnięcie w głowę. Whittaker nie chciał już dłużej tracić czasu i ruszył do ostatecznego ataku. Dodając do swojego CV piąty nokaut w 6 walkach, Ben zamieszał w sieci. Setki milionów wyświetleń i milion obserwujących na Instagramie wskazywały na jedno. Upragniony tytuł był tuż za rogiem. W drodze do walki o mistrzostwo Whittaker zmierzył się z Brytyjczykiem Leonem Willingsem, który z 7 zwycięstwami również znajdował się na podium i zagwarantował showmanowi poważną konfrontację. Gdy Ben wszedł na ring, długim lewym prostym przyblokował Leona przy linach. Whittaker pewnie kontrolował środek ringu, przypinając przeciwnika do lin i już w drugiej minucie zaliczył nokaut. Przez resztę rundy Willings cudem utrzymywał się na nogach, głównie za pomocą lin, ale na końcu Ben mu odpuścił, aby zaprezentować przed publicznością taniec. Leon skorzystał z daru losu i odrodził się po przerwie niczym Feniks z popiołów. Teraz to Whittaker poczuł na sobie pełną moc ciosów rodaka. To spowodowało, że Ben przyspieszył, mając nadzieję na odzyskanie utraconej przewagi. Jednak pomimo intensywnego nacisku ze strony faworyta, Willings uparcie nie chciał upadać na deski. Co więcej, Leon zyskał nową energię i zaczął atakować zmęczonego Whittakera, udowadniając, że nie ma co liczyć na łatwe zwycięstwo. A gdy Benowi znowu udało się przycisnąć go do lin, Leon pokazał, że nawet z tej niekorzystnej pozycji potrafi zadawać celne ciosy prosto w głowę. Niemniej jednak Whittaker bez większych problemów znosił ciosy i nadal zadawał dużo więcej trafnych uderzeń. W tym momencie Brytyjczycy przestali martwić się o wygląd i w pełni przeszli do intensywnych wymian ciosów w stylu Arturo Gatti. I oczywiście to ucieszyło fanów boksu. Tamtego wieczoru Ben Whittaker, choć wygrał po raz pierwszy w swej karierze zawodowej, doświadczył prawdziwej bitwy. Wychodząc z niej zwycięsko, otrzymał szansę na walkę o tytuł, którą udało mu się zrealizować już w czerwcu 2024 roku. Przeciwnikiem okazał się kontrowersyjny Nigeryjczyk Evortis Ezra Arenika, który z bilansem 12-0, w tym 10 nokautów, również był pretendentem do pasa IBF i wcześniej już prześcigał się z Brytyjczykiem na konferencjach prasowych.
Tym razem wyjściu Brytyjczyka towarzyszył zespół na żywo, a po części oficjalnej Ezra zaczął drwić z kontrolującego dystans Bena, sprytnie kalkulując, by załatwić go prawym sierpowym. Nie powtarzając swoich poprzednich błędów, Whittaker zaczął bardzo umiejętnie cofać się przed ciosami przeciwnika, demonstrując znaną już fanom technikę. Co więcej, pamiętając lekcję wyciągniętą z walki z Ukraińcem, zaczął precyzyjnie kontrolować przeciwnika serią ciosów z bliska. W środkowych rundach Arenika otrzymał porcję ciosów w korpus. Nie mogąc zrobić żadnego postępu na długim dystansie, Ezra zdecydował się skrócić dystans i zadawać ciosy podczas przerywania klinczy. W drugiej połowie walki Whittaker nie przestawał atakować korpusu przeciwnika. Arenika wówczas wycofał się i chyba po raz pierwszy zrozumiał, że nie walczy z byle kim. Nie będąc w stanie skutecznie odpowiedzieć na precyzyjne ciosy przeciwnika w ringu, zdecydował się na nieczystą akcję, uderzając Bena głową już po zakończeniu rundy. Jednakże nie wpłynęło to w żaden sposób na przebieg walki i wściekły Nigeryjczyk zdecydował się na uderzenie łokciem. Sędzia pozbawił go za ten cios jednego punktu. Pod koniec 10-rundowej walki zawodnicy wymienili się intensywną serią ciosów. Whittaker atakował z opuszczonymi rękami i w ostatnich sekundach Ezra wyglądał, jakby był już nieprzytomny. Pomimo wykroczeń Nigeryjczyka, Brytyjczyk dotrwał spokojnie do decyzji sędziów. Zdobył 200 tysięcy dolarów nagrody i pas Mistrza Świata Federacji IBF. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli ten film okazał się interesujący, zostawcie lajka, a także komentarz i do zobaczenia wkrótce.